Hello, a very good evening to you. Thousands of people have gathered outside the presidential palace in the Polish capital, Warsaw, after President Lech Kaczynski and dozens of top officials were killed in a plane crash in western Russia. Reuters podaje, w tej chwili 87 osób zginęło w katastrofie w Smoleńsku. Gdyby to była prawda, byłaby to jedna z największych katastrof i niezwykłych wydarzeń politycznych na świecie i w naszym kraju. Aż nie chce nam się wierzyć. Wszyscy w naszym studiu, jeśli tak mogę powiedzieć, zaniemowili z wrażenia. Aż nie chce się wierzyć, że to może być prawda. Civilian and military leaders were all killed when their plane crashed in western Russia. Fire crews were quick to the scene Saturday, but there's little left for them to salvage as debris laid strewn across the field. Celý svět je v šoku. V troskách letadla u ruského Smolenska zahynul prezident Lech Kaczynski, jeho manželka a taky elita polské politiky a bezpečnosti. To jest dzień, kiedy trudno pisać i zrozumieć to wszystko, co się stało. Od rana połączy nas ból i smutek.